Początek kwietniowej sesji Rady Powiatu w Jaworze miał bardzo uroczysty charakter za sprawą obecności Ewy Mańkowskiej, wicewojewody dolnośląskiego, która przyjechała do Jawora na zaproszenie starosty Stanisława Laskowskiego. Głównym powodem, który przyświecał tej wizycie, było przede wszystkim uroczyste wręczenie pracodawcom z terenu powiatu jaworskiego podziękowań sygnowanych przez wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji oraz w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym, jak również za wkład w rozwój polskiej gospodarki. W ten sposób starosta w imieniu władz powiatu chciał uhonorować polskich pracodawców, którzy w ten sposób szczególnie kreują rynek pracy w powiecie, a tym samym choć w minimalnym stopniu wpływają na wzrost PKB w naszym kraju. Dlatego uważamy, że zadaniem wszystkich samorządów jest tworzenie takich warunków, aby tworzyć nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim, żeby wspierać pracodawców, żeby te miejsca pracy już obecne utrzymać. Bo dzisiaj jest bardzo trudno i w czasach, kiedy panuje na świecie, ale również i w kraju kryzys, wiemy, jak ciężko jest utrzymać miejsca pracy, dlatego chcieliśmy w sposób szczególny podziękować wszystkim pracodawcom, którzy swoją pracą poprzez działalność własnych firm wkładają, czy mają duży wkład w rozwój naszych małych ojczyzn, ale również polskiej gospodarki. I doceniając Państwa udział, Państwa wkład w rozwój naszych małych ojczyzn, pozwoliłem sobie w imieniu władz samorządowych powiatu jaworskiego wystąpić do ministra gospodarki, wicepremiera Janusza Piechocińskiego o podziękowanie dla wyróżnionych firm. Oczywiście te podziękowania i te gratulacje należą się wszystkim naszym pracodawcom, każdej firmie, która chociaż zatrudnia jedną osobę. Chociaż jedną osobę. Dla nas jest to bardzo ważne. Wiemy, jak trudno dzisiaj tworzyć jest miejsca pracy. Postanowiliśmy wyróżnić kilka firm, które są reprezentantami wszystkich firm działających na terenie powiatu jaworskiego. Nie chciałbym, żeby to było odebrane, że inne firmy, które dzisiaj nie zostały zaproszone, są gorsze, ale chcieliśmy, żeby Państwa firmy, które naszym zdaniem mają szczególny udział w rozwoju tej polskiej gospodarki, żeby można było przynajmniej symbolicznie wyróżnić. Niebywała sprawa, bo bez Was w ogóle szkoda mówić, żeby cokolwiek się działo. Jesteście solą ziemi, zatrudniacie ludzi, robicie to, że produkt krajowy utrzymuje się albo rośnie w kraju, bo to małe i średnie przedsiębiorstwa właśnie robią, wcale nie te wielkie. Te wielkie to są tylko politycznie wielkie, natomiast cały ciężar spoczywa na Waszych barkach, a my liczymy bardzo, że to się będzie cały czas rozwijało. Przedsiębiorstwo wytwórczo-handlowe Ogniwo, Centrum Technik Instalacyjno-Grzewczych CTI Dariusz Borecki, firma Martex, spółka jawna Stanisław Furtak i spółka, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Modmik, pani Genowefa Jakubów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne Sady Dolne, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe KOMD, Zakład Produkcji Opakowań Jan Legień, MPS Piotr Sycz, Arkas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Rolne pana Grzegorza Węglewskiego, firma Metal Jawor, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Przetwórstwa Drewna Import-Eksport, pan Józef Mokrzycki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Polgum, Aleksander Murzicz i Witold Zasławski, Gospodarstwo Rolne pana Wojtka Kaseckiego, Stolarstwo Tartacznictwo pana Ryszarda Sułkowskiego i Zakład Stolarski Gruszewski, pani Joanna Piżyk. Podziękowanie za pamięć i podkreślenie roli, jaką pełnią pracodawcy na szczeblu lokalnym w imieniu pracodawców złożył jeden z nich. Widzieliście nasz trud i nas wyróżniliście. Jest to dla nas wielka nagroda. Powiem, dla mnie osobiście jest to wyróżnienie jest, motywuje mnie do dalszej pracy, ale jest też również jakimś zwiastunem, powiedzmy, lepszego, które
do którego dążymy, ponieważ to wyróżnienie otrzymaliśmy tutaj może tylko my, ale nie tylko, ponieważ i nasze załogi, ale również powiedziałbym nie tylko, dla nas bardzo istotne jest, panie starosto, że zostajemy przez naszych urzędników, przepraszam, że tak pana określam, zauważeni, ponieważ to wy często jesteście inspiratorami i współtwórcami naszych sukcesów. Beneficjentami jesteśmy my wszyscy, dlatego serdecznie jeszcze raz za to dziękuję w imieniu wszystkich wyróżnionych. Dziękuję. Następnie pracodawcy mieli okazję spotkać się z wojewodą na kuluarowych rozmowach na temat przyszłości polskiej gospodarki i nie tylko. Podczas sesji miało również miejsce wręczenie listów gratulacyjnych Kamilowi Dębińskiemu oraz Patrykowi Kumikowi, uczniom pierwszego LO w Jaworze, stypendystom programu stypendialnego realizowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a projekt ten nosi nazwę Dolnośląski Program Stypendialny Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dla Uczniów Uzdolnionych.